Jak nagramy kiedyś płytę, to ona się będzie nazywała płyta główna. Bo to jest takie śmieszne. To, ja tego nie wymyśliłem, ale to jest śmieszne. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Dziś mam dla Was materiał z cyklu Odpowiadam na często zadawane pytania, a jednym z takich, które pojawia się w mojej skrzynce mailowej naprawdę bardzo, ale tu bardzo często, to pytanie o dobór płyty głównej. Pytacie, czy dana płyta poradzi sobie z takim, a nie innym procesorem, czy potrzebne jest tyle slotów SATA, tyle slotów PCI Express i co to znaczy, że pod M2 mamy PCI Express razy 4, a tutaj jest PCI Express razy 16. Wszystko to dzisiaj będzie omówione. Materiał jest po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, tak żebyście nie musieli już do mnie pisać. Oczywiście, jeśli byście chcieli, to nadal możecie, ale gwarantuję, że po obejrzeniu tego wideo będziecie wiedzieć, o co chodzi. Dobór płyty należy zacząć od wyboru procesora. Kiedy będziemy wiedzieć już, jaką mamy jednostkę centralną, będziemy mogli podjąć podstawowe decyzje. Kiedy zdecydowaliśmy się już na konkretny procesor, poszukiwania znacznie się zawężą, z tego względu, że musi on pasować do gniazda w płycie. Przykładowo procesory Rocket Lake wymagają gniazda LGA 1200, a AMD-owski Threadripper nie wejdzie w soket AM4 przeznaczony do desktopowych Ryzenów. Informacje o gnieździe są zawsze dodawane do specyfikacji na stronach produktowych w naszym sklepie, a także na stronach producentów, więc bardzo łatwo jest się w tym odnaleźć i zorientować, jakie gniazdo powinno nas interesować. W momencie nagrywania tego materiału najpopularniejsze gniazda Intela to LGA 1200 dla procesorów Rocket Lake i Comet Lake, czyli odpowiednio 11 i 10 generacji desktopowych procesorów, ale dostępne są jeszcze procki z serii Coffee Lake wymagające gniazda LGA 1151 V2. Nie zapominajmy również o zbliżającej się wielkimi krokami premierze architektury Alder Lake, więc w momencie, w którym to oglądasz, może być już obecne nowe gniazdo LGA 1700. W przypadku AMD od premiery procesorów z serii Ryzen w 2017 roku desktopowe jednostki siedzą niezmiennie na podstawce typu PGA AM4, a profesjonalne Threadrippery to gniazda TR4, STRX4 oraz SWRX8. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnej sprawie, zwłaszcza w przypadku procesorów Ryzen, które od dłuższego czasu nie zmieniły podstawki. Starsze płyty z gniazdem AM4 przykładowo mogą nie wspierać najnowszych procesorów i tutaj do gry wkraczają chipsety. Zapewniają one logikę sterowania wymaganą do współpracy wszystkich komponentów systemu od procesorów po pamięć masową i są odpowiedzialne za typ i liczbę złączy dostępnych w komputerze. Na pozór jest ich bardzo dużo, ale znaczna część odpadnie nam po wyborze procesora właśnie oraz gniazda. Obecnie topowe desktopowe chipsety dla AMD to X570, a dla Intela Z590. Zmiana szczebla w hierarchii, że tak powiem, wiąże się ze zmianą litery i dwóch ostatnich cyfr, natomiast generacja procesorów czy płyt głównych to pierwsza cyfra zaraz po literce. Dla AMD w obecnej generacji mamy zatem kolejno chipsety X570, B550 i A520. Natomiast jeszcze najnowsza generacja płyt dla procesorów Intela to chipsety Z590, H570, B560 i H510. Poprzednia generacja natomiast to pierwsza cyfra niżej, czyli przykładowo X470 i B450 po stronie czerwonej i Z490 czy H470 po niebieskiej. Widzicie, o co chodzi. Nie będziemy tutaj robić porównania wszystkich chipsetów, gdyż obecne generacje są na rynku już jakiś czas, a w związku z tym w sieci jest masa treści na ten temat. Ale spodziewajcie się takiego wideo po premierze 12 generacji Inteli. Pokrótce powiem tylko, że tym, co odróżnia od siebie chipsety, to wspierane procesory, stopień rozbudowania płyty, czyli ilość linii PCI Express, ilość złączy USB czy możliwości OC, sekcja zasilania itd. Ok, czyli wiemy już, jaki mamy soket lub gniazdo, wiemy również, jaki wybrać chipset, teraz należy pomyśleć o rozmiarze. Znany również pod fachową nazwą form factor czy standard, rozmiar płyty głównej uzależniony powinien być przede wszystkim od obudowy, w jakiej zamierzamy składać komputer. Aczkolwiek posiadanie obudowy ATX nie wymusza na nas zakupu płyty w tym standardzie. Mniejsze płyty z takim samym chipsetem będą zwykle tańsze, ale znajdziemy na nich mniej złączy czy gniazd rozszerzeń.
Po kolei rozróżniamy następujące standardy płyt. Mini ITX, najmniejszy, przeznaczony do bardzo kompaktowych obudów, zazwyczaj ma tylko jedno gniazdo PCI Express. Micro ATX, mniejsze niż standardowa płyta główna, o której za chwilę, ale z większą liczbą funkcji i opcji niż płyty Mini ITX. ATX to wspomniany przed sekundą standardowy rozmiar płyty głównej, który pasuje do większości najpopularniejszych obudów. Charakteryzuje je duża ilość gniazd PCI Express M2 z wieloma złączami SATA i innymi funkcjami. Jest to typowy wybór dla większości użytkowników i podobudowy typu Mid Tower lub Full Tower. EATX natomiast czy Extended ATX to dosłownie wydłużone lub rozszerzone płyty główne, najczęściej przeznaczone do zaawansowanych procesorów takich jak seria Extreme firmy Intel i parowane z topowymi chipsetami. Są droższe i zwykle wyposażone w dodatkowe funkcje, zazwyczaj do upakowania w obudowach typu Full Tower. Teraz musimy wrócić jeszcze na moment do naszego procesora, ponieważ jego moc, czy prądożerność, czy jak kto woli, będzie determinować to, jakiej potrzebujemy sekcji zasilania. Zasada jest prosta. Im mocniejszy procesor, tym bardziej rozbudowaną sekcję zasilania powinna mieć nasza płyta. Kiedy pytacie mnie w mailach, czy dana płyta poradzi sobie z Ryzenem 9 na przykład, zwykle odpowiadam, a jaką ma sekcję zasilania? Oczywiście mocniejsze procesory można z powodzeniem odpalać na płytach ze średniej półki ze słabszymi sekcjami, ale będzie to owocowało większym ich obciążeniem, wyższymi temperaturami, a co za tym idzie krótszą żywotnością. Mocne sekcje zasilania są również ważne pod kątem stabilności ewentualnego OC. Informacji na temat stopnia rozbudowania sekcji zasilania płyty głównej szukajcie zawsze na stronie producenta danej płyty. A teraz dwa słowa o pamięci operacyjnej. W obecnych czasach nie jest to aż tak trudny wybór, ale jest parę rzeczy, o których trzeba pamiętać. W większości komputerów przeznaczonych do grania wyposażonych w 8 lub 16 GB RAMu nie trzeba się tym tak przejmować, ale gdybyśmy chcieli złożyć stację roboczą do montażu wideo czy obróbki grafiki na przykład, pamiętajmy o sprawdzeniu maksymalnej obsługiwanej ilości pamięci. Zwracajcie również uwagę na maksymalny rozmiar pojedynczego modułu, jaki można użyć, żeby uniknąć sytuacji, w której chcemy zainstalować zestaw 64 GB w dwóch modułach, a okaże się, że w jednym banku możemy dać max 16. Druga sprawa to rodzaj pamięci. W momencie nagrywania materiału od wielu lat standardem jest DDR4, ale za rogiem czają się już pamięci DDR5, więc po premierze nowych RAMów trzeba będzie zwracać na to uwagę. Pamiętajmy również o taktowaniu RAMu. Jeśli wybieramy płytę z niższym chipsetem Intela zwłaszcza, nie ma sensu kupować do niej pamięci o bardzo wysokim taktowaniu, gdyż ta może go po prostu nie wspierać. Dlatego zawsze sprawdzajmy maksymalne wspierane taktowanie pamięci dla danej płyty, a także procesora. Kolejna bardzo ważna sprawa pod kątem funkcjonalności naszego komputera, a także przyszłych upgrade'ów, to ilość portów rozszerzeń. Tutaj sprawa jest prosta. Musimy się zastanowić, ile kart rozszerzeń będziemy używać, czy chcemy zainstalować dedykowaną kartę dźwiękową, ile dysków M2, ile SATA itd. Wracamy zatem do specyfikacji komputera, który zamierzamy złożyć i pod kątem podzespołów i zastosowania dobieramy płytę z zadowalającą nas ilością gniazd i portów rozszerzeń. Dalej dodatki. Nawet w tym samym chipsecie, czyli załóżmy X570 topowym dla obecnych Ryzenów, są płyty główne o bardzo dużym rozstrzale cenowym. Co je różni? Między innymi właśnie dodatki. Tutaj trzeba się naprawdę zastanowić, co jest nam faktycznie potrzebne, gdyż za wymaksowaną płytę z dużą ilością dodatków trzeba zwykle sporo zapłacić. Ile wentylatorów chcemy podłączyć, czy płyta posiada Wi-Fi, czy potrzebna nam jest lepsza integra, czy skorzystamy z dedykowanej karty dźwiękowej, czy przyda nam się wyprowadzenie USB typu C na obudowę i tak dalej. Za to wszystko trzeba zapłacić, a nie zawsze jest nam potrzebne. Najważniejsze rzeczy mamy już ogarnięte, powinniśmy już mieć obraz naszej przyszłej płyty głównej, ale jest jeszcze kilka szczegółów, o których warto pamiętać. Pierwsza rzecz to zintegrowany układ graficzny. Jeśli mamy procesor z Integrą i chcemy z niej skorzystać, upewnijmy się, że nasza płyta wspiera taką funkcjonalność. Zwróćmy również uwagę na wbudowany kontroler RAID, jeśli planujemy konfigurować jakąś macierz podczas składania komputera. Podstawowe RAID 0, 1, 10 czy 5 są raczej standardem, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Warto również wspomóc się recenzjami konkretnej płyty, żeby sprawdzić, jak funkcjonalny i przejrzysty jest BIOS.
Wielu użytkowników w ogóle tam nie zagląda, ale jeśli lubicie pogrzebać w ustawieniach płyty i nie tylko, dobry BIOS potrafi zrobić wielką różnicę. I ostatnia, mniej ważna w dzisiejszych czasach kwestia, to wsparcie dla wielu kart graficznych. O ile Crossfire odpalimy na wszystkim, SLI wymaga już specjalnego certyfikatu. Ostatni punkt to taka oczywista oczywistość, można powiedzieć, ponieważ kiedy już wiemy wszystko na temat naszej przyszłej płyty głównej, musimy sobie ustalić, czy nas na nią stać. Także po prostu pod kątem naszego budżetu dobieramy sobie płytę główną, tak żeby mniej więcej wypośrodkować to, czego od niej oczekujemy, do tego, ile chcemy na nią wydać. Niektórzy powiedzą, że od budżetu należałoby zacząć, ale moim zdaniem lepiej najpierw ustalić potrzeby, a następnie konfrontować je z ilością pieniędzy, jakie chcemy na płytę przeznaczyć i wówczas podjąć decyzję, czy z czegoś możemy zrezygnować, czy jednak wolimy do danej płyty dozbierać. A wy czym kierujecie się podczas wyboru płyty głównej? Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze kryteria, czy być może uważacie, że o czymś ważnym zapomniałem. Sekcja komentarzy należy do was. Piszcie, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeśli uważacie, że ten materiał był dla was w jakiś sposób przydatny. I pamiętajcie subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby kolejnych tego typu poradników nie przegapić. A teraz już dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.